Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie jest dobrym drzewem to, które wydaje zły owoc, ani złym drzewem to, które wydaje dobry owoc. Po owocu bowiem poznaje się każde drzewo. Nie zrywa się fig z ciernia, ani z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Bo z obfitości serca mówią jego usta. Czemu to wzywacie mnie, Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię? Pokażę wam, do kogo podobny jest każdy, kto przychodzi do mnie, słucha słów moich i wypełnia je. Podobny jest do człowieka, który buduje dom. Wkopał się głęboko i fundament założył na skalę. Gdy przyszła powódź, potok wezbrany uderzył w ten dom, ale nie zdołał go naruszyć, ponieważ był dobrze zbudowany. Lecz ten, kto słucha, a nie wypełnia, podobny jest do człowieka, który zbudował dom na ziemi bez fundamentu. Gdy potok uderzył w niego, od razu runął, a upadek jego był wielki. Fundamentem naszego życia jest nauka Chrystusa. Jeśli na niej będziemy budowali gmach naszego życia, pozostanie on trwały. Żadne życiowe burze nie zdołają zniszczyć tego, który na Chrystusie i z Chrystusem buduje swoje życie. Człowiek podobny jest do drzewa. Jakość owoców zależy nie tylko od gatunku drzewa, lecz również od gleby, na której rośnie. Profesjonalni znawcy wina po smaku są w stanie określić gatunek, glebę, a nawet rocznik wina. Jaki smak ma moje życie? Czy owoce moich uczynków są słodkie, smaczne i pożywne dla innych? Czy jestem rozkoszą dla Boga? Jeśli moje życie rodzi cierpkie owoce złych uczynków, to czas najwyższy zmienić swoje życie. Problemem może być gleba. Trzeba się nam przyjrzeć, czym się karmimy. Czy szukamy dobra w świecie, czy karmimy się złem świata i innych ludzi? Czy moje korzenie są mocno utkwione w Ewangelii, dobrej nowinie, czy raczej wpuszczone są w miałki grunt opinii innych ludzi i przesądów? Drugim problemem może być nasłonecznienie. Czy siedzę w cieniu pesymizmu, koncentrując się na fatalizmie świata, a nie na pięknie Boga? W życiu duchowym, w centrum musi być Bóg, a nie grzech i słabość, moja czy też innych ludzi. Ta roślina, która ma lepszy dostęp do słońca, ma słodsze owoce. Naszym słońcem jest Bóg, którego blask daje nam energię do życia. I wreszcie trzeci problem – brak deszczu. Na pustyni nic nie wyrośnie. Jak roślina potrzebuje wody, tak dusza ludzka potrzebuje łaski uświęcającej. Tę łaskę czerpiemy z sakramentów świętych, zwłaszcza Eucharystii i osobistej modlitwy. Stosując się do tych trzech zasad, będziemy rodzić dobre owoce i Bogu, naszemu Ojcu, sprawimy wielką radość.